Poprzednim razem w ŁKS TV gościliśmy dwóch reprezentantów Polski z jednego pokoju i dzisiaj też naszymi gośćmi jest kolejnych dwóch zawodników, którzy w Woli Chorzelowskiej mieszkają w jednym pokoju i którzy wiedzą już, co oznacza pobyt na zgrupowaniu drużyny narodowej. Z tym, że w przypadku Marcela Wszołka było to 5 lat temu jeszcze w kadrze U16, a w przypadku Janka Kuźmy zupełnie niedawno, bo na początku czerwca. Janek, jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy dowiedziałeś się, że jesteś na liście powołanych na konsultacje, a potem na mecz z Włochami w San Benedetto del Tronto? Dobry wieczór. Na pewno lekkie zaskoczenie, gdy dowiedziałem się, że dostałem powołanie na kadrę, ale na pewno byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu, ponieważ dzięki ciężkiej pracy i temu, jak wyglądałem w meczach i na treningach, trener Stępiński mnie zauważył. Ale na pewno większe zaskoczenie towarzyszyło, gdy dowiedziałem się, że dostałem powołanie, dodatkowe powołanie na mecz z Włochami, ale na pewno towarzyszyło temu wielkie szczęście. Czy fakt, że byłeś tam razem z Kelim, ułatwiał odnalezienie się w nowym, jakże elitarnym otoczeniu? Tak, na pewno. Trzymaliśmy się razem podczas posiłków, podczas czasu wolnego, ale znałem też kilku chłopaków wcześniej, także z aklimatyzacją nie było większego problemu. Czego dowiedziałeś się o sobie na tym zgrupowaniu, trenując z najzdolniejszymi rówieśnikami, którzy grają nie tylko w Polsce, ale i w klubach z całej Europy? Na pewno to, że tam byłem i trenowałem z tymi chłopakami, dodało mi pewności siebie. No i uwierzyłem jeszcze bardziej w swoje umiejętności, że po prostu dostałem powołanie, dostałem też dodatkowe powołanie na mecz, to pokazuje, że trzeba wierzyć w siebie i no, że jest się dobrym zawodnikiem. A jakie miałeś przemyślenia i obserwacje, patrząc na rywali z Włoch, którzy coraz mocniej szturmują boiska Serie A, a niektórzy z nich zdążyli już nawet pokazać się w Lidze Mistrzów? Ciężkie pytanie. Na pewno jak oni operowali piłką, mega wysoki poziom, nawet patrząc na zawodnika z pozycji numer 6, zawodnik Atalanty Bergamo, jak on się poruszał, z jaką łatwością, jak operował piłką, na pewno zrobiło to na mnie duże wrażenie. Liczysz na kolejne powołania jesienią? Tak, zdecydowanie, ale wiem, że długa droga do tego, żeby dostać się na to zgrupowanie. Przede wszystkim na treningach trzeba trenerowi w klubie pokazywać, że wygrywa się rywalizację na swojej pozycji i w meczach też trzeba pokazywać swoje najlepsze oblicze i na pewno w tym wypadku dostanie się powołanie od trenera. Marcel, a ty jak wspominasz swoją reprezentacyjną przygodę? Jeśli dobrze pamiętamy, to miałeś okazję mierzyć się wtedy m.in. z rówieśnikami ze Szkocji i Holandii. No na pewno ze Szkocją wspomniałem to bardzo dobrze, ponieważ wygraliśmy ten dwumecz, można tak powiedzieć. Z Holandią już wolałbym do tego nie wracać, aczkolwiek też wiem, że na porażkach można dużo się nauczyć i też ten dwumecz dał mi też dużo do zrozumienia, co mogę poprawić, w czym mogę być jeszcze lepszym i w tamtym przypadku, wtedy kiedy byłem powoływany, grałem na trochę innej pozycji, bo grałem na szóstce, tak jak tutaj Janek. I na pewno to kadra to było wyróżnienie i na pewno wyniosłem z niej bardzo dużo. Jest teraz pewien niedosyt, że nie udało się zostać w tamtej kadrze na dłużej? Niedosyt jest zawsze. No, po to się, jak już dostawałem powołanie na kolejne mecze, to zawsze chciałem, żeby dostać na kolejne, bo to były tylko sparingi. Myślałem, że zdołem wywalczyć sobie miejsce na jakiś turniej, w którym mógłbym się też pokazać, aczkolwiek no, takie jest życie, taka jest piłka i też wiele mnie to pewnie nauczyło i mam nadzieję, że może kiedyś uda mi się jeszcze raz dostać powołanie i wtedy może wywalczę sobie miejsce w kadrze i będę dostał częstsze powołania. Niedosyt jest też pewnie w związku z liczbą występów w pierwszej drużynie ŁKS-u. Czujesz, że zbliża się wreszcie twój moment? Czy czuję, to może zbytnio powiedziane. Czuję, że na pewno jestem już w pełnej dyspozycji.
na pewno już nie ma kompletnie śladu po kontuzji, po tym urazie i jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że uda mi się pokazać tutaj z jak najlepszej strony, jak najlepiej podczas treningów, podczas meczy. To wszystko jest w moich nogach i mam nadzieję, że dam radę. Po tym, jak już wróciłem po zerwanych więzadłach, może przeszło mnie kilka razy myśl, że mógłbym coś już być może na wyższym poziomie. Aczkolwiek no, też mnie wiele nauczyła ta kontuzja i jakby nie można też patrzeć w przeszłość, bo nad tym już nie mogę, jakby nie mam już wpływu na to, co było, mam tylko wpływ na to, co może być, co jest teraz i chcę patrzeć w przyszłość. Po zgrupowaniu w Turcji wydawało się, że jesteś bliski regularnej gry, ale ostatecznie skończyło się na dwóch epizodach. To był dla ciebie sygnał, że musisz pracować jeszcze ciężej? Na pewno. W Turcji czułem się bardzo dobrze. Uważam, że zagrałem bardzo dobre sparingi, ale no, taka jest rywalizacja. Nie zawsze dostaje się to, czego się chce i najwidoczniej wniosek był taki tylko jeden, że muszę pracować jeszcze bardziej i to tyle. W UKS ostatnio sporo było zmian, ale kandydatów na pozycję prawego obrońcy dalej jest co najmniej czterech. Nie myślałeś o tym, aby jednak mimo wszystko zmienić na trochę otoczenie i poszukać miejsca, gdzie szans na grę będzie więcej? Lubię rywalizować i myślę, że tacy zawodnicy, jacy są na mojej pozycji, to tylko dla mnie jest na plus, bo muszę w każdym meczu, w każdym treningu pokazywać się z jak najlepszej strony. Na pewno mnie motywują do jeszcze cięższej pracy, bo jednak czujesz to, że oni też są dobrymi zawodnikami i jakby to może mi pomóc w byciu lepszym. Myślę, że jest to dobre. A rozważałeś powrót do korzeni i próbę wygryzienia kolegi z pokoju z pozycji numer 6? Nie. Wolę cięższe wyzwania tutaj niż w wygryzieniu gumy. Janek, za to na twojej pozycji ubyło dwóch znacznie starszych i bardziej doświadczonych zawodników. Przed tobą niepowtarzalna szansa, aby te minuty na boisku zbierać jeszcze szybciej i na dłużej zagościć w wyjściowym składzie. Jak do tego podchodzisz? No oczywiście, że tak. Doszedł do nas też zawodnik z Jastrzębia, Władek, Ukrainiec, też szóstka. Więc na tą pozycję na razie jest nas dwóch. Nie wiem, czy zarząd planuje ściągać jeszcze kogoś, czy nie. Na pewno będę ciężko na to pracował. W każdym treningu, w każdym sparingu będę pokazywał trenerowi swoje najlepsze oblicze i mam nadzieję, że to ja zacznę pierwszy mecz ligowy od pierwszej minuty. Jakie są wasze pierwsze odczucia ze współpracy z trenerem Kazimierzem Moskalem? Na co szczególnie zwracał wam do tej pory uwagę i na co wy zwróciliście uwagę, jeśli chodzi o sposób jego pracy? Pierwsze wrażenia na pewno pozytywne. Trener w jasny sposób przekazał nam, jak chcemy grać w piłkę w ofensywie oraz jak chcemy bronić. Także myślę, że dla wszystkich z nas na każdej pozycji jest jasno określone, co kto ma robić, także to będzie bardzo dobre. Ja uważam to samo, co tutaj Janek. Myślę, że jest to robione w sposób taki czysty, klarowny. Wiadomo też, że to jest piłka, że trzeba też czasami trochę własnej inicjatywy. Aczkolwiek widać, że trener kiedyś pograł i też w taki piłkarski sposób potrafi nam przekazać to, co mamy robić i na pewno jest to dobre. Na pewno możemy się też wiele uczyć. Aczkolwiek wiemy, że wszystko od nas zależy, jak to przyjmiemy, jak przyswoimy te informacje i myślę, że będzie pozytywnie.
Za nami już 4 dni zgrupowania, co oznacza, że zbliżamy się do pół metra obozu. Spodziewaliście się, że ten czas tutaj w Rado Resort będzie mijał tak szybko? Ja od początku, jak weszliśmy do pokoju, wiedziałem, że po tym pierwszym sparingu pójdzie to już z górki. I zawsze tak jest na obozach, że przeważnie te najwolniejsze chwile spędzasz w łóżku i tak naprawdę jest to tylko trening i spanie, jedzenie, więc wiadomo, czas szybko leci i trzeba jak najwięcej wynieść z tego obozu, jak najwięcej pozytywnego i myślę, że będzie to bardzo obfitujące. Wiadomo, na obóz się jedzie po to, aby trenować, aby stawać się lepszym, także czas płynie szybko na pewno, bo wiadomo, jest praktycznie każdy dzień wygląda tak samo, posiłek, trening, regeneracja, posiłek, trening, także czas płynie szybko i tak jak powiedziałeś, już zbliżamy się do półmetku, w sobotę gramy kolejny sparing, myślę, że już po tym sparingu z górki poleci. Z pochodzeniem ksywy w Shoei nie ma wielkiej filozofii, ale Janek, korzystając z okazji, opowiedz, skąd się wziął twój boiskowy pseudonim Guma? Rodzinna ksywa, rodzinna od taty poprzez brata i skończyło się na mnie. Pochodzenia tak naprawdę nie znam, lecz słyszałem, że za młodzieńczych lat w szkole tata lubiał z koleżankami grać w grę o nazwie Guma. Nie wiem, starsi kibice pewnie wiedzą, o co chodzi. Czy to prawda? Nie wiem, ale rodzinna ksywa na pewno. Dzisiaj na zgrupowaniu mieliśmy 2 jednostki treningowe. Na koniec opowiedzcie jeszcze, jak one wyglądały i nad czym przede wszystkim pracowaliście. To może ja powiem o porannej. Skupiliśmy się na pewno na siłownia na boisku, tak? Można powiedzieć, że wzmacnialiśmy całe ciało od nóg po górę. Na koniec zajęć mieliśmy passing oraz zakończone finalizacją. Po południu pracowaliśmy nad taktyką, dokładniej nad pressingiem, to co chcemy robić podczas meczu i jakby z wiadomych przyczyn też nie mogę zdradzić dokładnie, co robiliśmy, ale między innymi był to pressing zakończony gierką na skróconym polu po 2 razy po 4 minuty, żeby trochę się rozruszać też na koniec tego treningu. Myślę, że jest to jeden z najważniejszych treningów, jeżeli chodzi o taktykę i trzeba być na maksa skupionym, żeby później w meczu wiedzieć, co trzeba robić i też trzeba podpowiadać kolegom, co oni mają robić. To, co jest na treningu, to jedno, a po zajęciach i tak myślę, że każdy z chłopaków myśli co o tym, co robił i przyswaja to jeszcze lepiej. To tyle na dziś z Woli Chorzelowskiej. Naszymi gośćmi byli Jan Kuźma i Marcel Wszołek, czyli załoga pokoju numer 105.